Cześć, tu wikipedysta Pałek 38, czyli jajek. Pokażę Wam, jak dodawać i zmieniać kategorie artykułów w Wikipedii, korzystając z edytora wizualnego. Na początek zastanówmy się, czym w ogóle są kategorie w Wikipedii. Oto artykuł o Edmundzie Bartonie, australijskim polityku, pierwszym premierze tego kraju. Na samym dole znajdują się kategorie, do których został przyporządkowany ten artykuł. Urodzeni w 1849 roku, zmarli w 1920, premierzy Australii i tak dalej, i tak dalej. Kategorie są to grupy artykułów, które mają jakiś wspólny element. Na przykład tutaj mamy kategorię dla wszystkich osób, które zasiadały w Izbie Reprezentantów Australii. Zanim pokażę Wam, jak dodawać kategorie do artykułu, ważna uwaga techniczna. Dotychczas w tej serii filmików wszystkich edycji dokonywaliśmy w moim brudnopisie, tak aby przygotować w nim jak najlepszy artykuł do przeniesienia do przestrzeni głównej. Ale jest bardzo ważne, aby nie dodawać kategorii w brudnopisie. Gdybyśmy dodali kategorię do brudnopisu, przykładowo kategorię australijscy piłkarze, wówczas tutaj, wśród tych artykułów, nagle pojawiłby się brudnopis. A to oznaczałoby mieszanie różnych przestrzeni Wikipedii. Nie powinno tak być, nie powinno się tak robić. Dlatego najpierw przenosimy artykuł do przestrzeni głównej, a dopiero potem, najlepiej natychmiast potem, dodajemy do niego kategorię. Ponieważ Jan Mieczysław Zbijakowski, o którym napisałem artykuł w moim brudnopisie, jest postacią fikcyjną, to pokażę Wam, jak działają kategorie na przykładzie biogramu właśnie Edmunda Bartona. Włączam edytor wizualny klikając Edytuj. Klikam w tą ikonkę z trzema paskami i wybieram kategorię. I jak widzicie, tutaj są różne kategorie, do których został przyporządkowany ten biogram, tak jak widzieliśmy już wcześniej. W każdej chwili możemy dodać własną. Na przykład australijscy prawnicy. Możemy też usunąć. Na dole mamy opcję sortowania. W przypadku osób ważne jest, aby sortowane były według nazwiska, a nie imienia. Dzięki temu w kategoriach będzie łatwiej znaleźć daną osobę pod jej nazwiskiem, czyli na przykład B jak Barton. I już. Jak widzicie, dodawanie kategorii w Wikipedii jest bardzo proste.